Boży Gwizdawek, tak zwany Gwizdek, ekshiena cmentarna, aktualnie łowca wampirów, posiada muła. Chyba kuca. I jeszcze, wierzchowca dodatkowo. Tak, posiada. A jezłego muła. Posiada niezłego muła. Dodatkowo wierzchowca. Dwa muły. Tak, dwa muły. I konia. I konia. Umiem robić śledzie. Ale w odcinie czy wolę? Nie wiem, mam śledzenie. Poczekaj chwilę, bo parę komórek umarło i nie wiem czemu. Co ty powiedziałeś, co on powiedział? Że potrafię robić śledzie? Tak. Mam śledzenie. Kurt bardzo dziwnie zachowuje się na zboże. Dziwnie nam w sensie? W sensie, że nie lubi być na dworze. Albo na słońcu. 66, raczej zauważył. Tak, ale odbija się w lusterku, tylko ty widzisz, że na ciebie obserwuję w lusterku. Gwizdek, co ty robisz? Co? Piękny jestem, nie? Ma pewnie osłonione gdzieś tutaj, prawda, ręce. Prawda? No dłonie na pewno. No, dłonie. Tylko tak, wiesz, tam ręką sobie się tak rękę na rękę układa. Gwizdek, co się z tobą dzieje? A myślałem, że tak w jednuszy zobaczysz, że się generuje szybko. Ciebie się zachowujesz. Ja się dziwnie zachowuję? Jesteś strasznie agresywny od rana. Idę do innego kąta. Słuchajcie, i siedzicie sobie, kiedy nagle twoja lina delikatnie cię oplata, nie? Tak. To. Tak. O co za się tak. No to patrzę, na co pokazuje. Widzisz, że pokazuje ci na młodą i dość ładną, atrakcyjną kobietę. Wygląda na szlachcianka, ubrana jest w bardzo ładną podróżną suknię. I wiesz, że siedzi razem ze swoją świtą i nieco troszkę zerka w twoją stronę. Opanuj swojego węża. Uspokój się. Widzicie, że ona tak w powietrzu się zrobiła w takie serce. Widzisz, że dziewczyna zaprasza do stolika. Jakiś jej może służący podsunął krzesło. Idź, może ten. Konekcję sobie wyrobić. A pójdę, żebyś wiedział. Kobieta właściwie dziewczyna, podróżuje ze swoją matką i ze swoją siostrą, razem z ochroną także i całą jeszcze paroosobową świtą służących. Zmierzają do Woodbadu. No i tak zapytała się, czy może się nie widzieliście wcześniej gdzieś. Nie. Słuchaj, no ewidentnie jest dziewczyna zainteresowana twoją osobą. Pyta się o twoje... Skąd jesteś? Co w życiu robiłeś? Czym się zajmujesz? Mówię jej prawdę. A to chyba jest nielegalne kradanie zwłok. Podobno. Jak nie ma pan problemów z prawem? No, nielegalne, dopóki mnie nie złapią. Jestem poszukiwany w 12 prowincjach. Uważaj na siebie. Jesteśmy poszukiwani. Było posłuchaj najbardziej. Oje. Przepraszam, mężczyzna jeden. Przepraszam, dobrze ubrany, Liberia. Mhm. Przepraszam, mogę panu zająć chwilkę? Mhm. Pozdrowienia od pana Mariety. Pan mieszka w pokoju z panem Paulusem, prawda? Czy on do mnie przychodzi, jak ja robię rosół? Na korytarzu, tak jak szedłeś do wieczornej toalety. Stoję z okay. Proszę powiedzieć, czy nie byłoby dla pana problemem, jakby... Może by pan spędził jeszcze trochę czasu na dole w głównej karczmie, w głównej sali? Nie sprzedawaj mnie! Nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Dobrze. Myślę, że mogę się napić jeszcze butelkę wina. Bardzo dziękuję. Stając z Paulusa, to w pół się wyrobię.
Za 5 koron nie sprzedałeś. Judaszu, ty. A daj się pobawić, Lino. Proszę. Weź zawołaj, to sama przyjdzie. To jest moja Lina. Musisz czegoś nazwać ją. Alina. Ty się nawet mojego śledzia przebił. O mój Boże. Ale trafiłeś. Ale jeżeli tak dalej nam pójdzie, to nie wróżę sukcesu. A my zawsze taki wolny początek mamy, ale potem się już... Bo mistrz jest nie z niebios, tylko z cienia. Kto by nie wróży? O Jezus! Tak, dochodzicie do karczmy, kiedy nagle krzyk. Widzicie, że Giselbrecht szedł i zerwała się studzienka kanalizacyjna pod nim. Słuchajcie, Giselbrecht wpada do środka, ale niedaleko, ponieważ w pasie się klinuje. Walej studzience! Podważ go czymś! Dobrze, nie wpadłem cały. Łomem nie ma! Podchodzi dwóch strażników miejskich. No panowie! Macie halabardy? Taka niezwykła sytuacja! Cholera, coś ci buta zabrało. Wywali go, macie. I za to... drugiego cię szarpie. Coś mi buta zabrało, no. Przepraszam bardzo, zniszczenie mienia miejskiego. Coś mi buta ukradło, panie władze, ja chcę złożyć zażalenie. A skąd ja mam wiedzieć, że pan żeś wpadając buta już nie miał? Miałem, kto nosi jednego buta? A może coś panu założyło buta? Nie. Coś i pan buta. Masz. Drugiego mi chciał zabrać, co tam siedzi? Coś tam jest, jakiś żebrak czy ktoś, cholera wie. A ponieważ mówi, Giselbrecht, czy ty nie miałeś w ogóle butów? Przecież miałem buty. Nie, ktoś ci założył. Jo. Wiesz co, to włóż drugą nogę, to ci drugiego założy, no. Z jednym butem będziesz chodził? Co kurde, zdejmuję tego buta i wrzucam od tych kolejnych studentów. Aby tak wyciągnął stopę i takie pomalowane paznokcie. Na stałe, nie możesz myć tego. Dobrze. Tak. Nie pamiętam tej róży i tej podkowy. Skąd róża? Od Mora. Jestem pochłosowiony przez Mora w Waldorfie. A podkowa? Przez koń. A koń mnie jebną. Nie bój się. Jestem zwyczajnym niziołkiem. Nie, uratowałeś mi życie. Starałeś się uratować też. Więcej życia. Ja? Tak. Ja tylko byłam naczyniem dla mojej pani, która zesłała łaskę na ciebie. Dobra jest. Wzięła ci rękę. Czujesz, jak bije serce? Czuję. Biło tak samo jak tego dnia, kiedy się spotkaliśmy. Widzicie kilka stolików dalej. Zmieszany niziołek. Muszę przekazać matce przełożonej, że ich opuszczam na świętą misję. Dobrze. W ochronie najświętszego życia. Położam mu rękę na ramieniu. O, to najświętsze z życia. Cześć, Elisa. I wychodzi. Było dość niezręcznie. Święty Bodzi. Ja mam wrażenie, że Bodzi robi niesamowite wrażenie na kobietach. Właśnie nie wiem. Nie wiem czemu. Myślę, że to właściwie też. Ja myślę, że ten instynkt macierzyński się załącza. A może jak ty byś trochę schudł? Teraz jako wybranka Boża, Eliza postanowiła pomóc w waszej misji, chroniąc tym samym najświętsze z żyć, czyli życie samego Gwizdka. Ty niepokalane poczęcie. Nie. A. Czy co chce? Stać się moim kapłanem. Chcesz pokalać poczęcie? Wuju, no mistrzu, a może ta kapłanka Shalili coś może zadziałać w tej kwestii amuletu? Oddać go gdzieś do jakiegoś zakonu do sprawy zniszczenia czy coś? Co, i w ten sposób tak po prostu zwalimy ten problem na innych, tak? Właśnie to jest to, co ty masz tych swoich pornosów. Najlepiej zwalić na innych. Ja się czekałem na... Może to będzie taki mały troll. Dziecko troll. Troll Majtol. Troll Majtol. Spotkacie trolla Majtola. Mam takie niektóre, które też bym bardzo chciał przetestować, to mogę zapłacić więcej.
A co te inne mają robić? Znaczy to jest to samo, tylko nie jestem pewien receptury i trochę, trochę już stały. Za koronę, zobacz, dostaniesz koronę i jeszcze ci może nastąpić. Przed chwilą dwie wygrałem z tym z niziołkiem grając w kości. Słuchaj, w karty. Ale dwie w kości nie wygrasz, ani w karty. No. A jak będziesz chciał, to sobie je, nie wiem, wystrzyżesz z powrotem na ten, jak się okaże, ci się nie podoba, że masz normalne. Wszystkie panny twoje. Ja, jak chodzi o słupki uboczne, to jedna korona to troszkę mało. Ale to jest naprawdę niewielka szansa, a jest gwarantowane złoto. Płaca od razu pokażę butelce. Zawarkoczem pannę kroczem. O Jezu. A może by taki numer zrobić, żeby zakupić parę tych eliksirów na porost włosów? I co sobie myślał zrobić? No, wuj jest taki dość dowcipny. Może się nie obrazi. Za mały dowcip. Wchodzisz do Paulusa. No. Paulus siedzi nagi na łóżku. Wiesz co, to pukam do Paulusa. Wchodzisz do środka. Paulus siedzi nagi na łóżku. Momentalnie lina odskoczyła, a Paulus zakrył się kołdrą. No i ten jeden człowiek taki leżący. No to podchodzę do tego. Odciągam go i tam. Posypuj, jeśli jest ziemia, jest obitaż wirowa. Tak. To obsypuję go ziemią. Dobrze. Słyszałem, że to pomaga. Jeszcze żyje, gdzie go zakopujesz? Nie wiem, o czym pan mówi. A nie pamiętasz o mapie skarbu krasnoludzkiego, który sprzedałeś miasto wcześniej? Jakie miasto wcześniej? Jakie miasto wcześniej? Dobrze, wiesz, jakie miasto wcześniej? Dawaj głupka. Lecisz i widzisz, że Paulusa wynoszą na rękach z karczmy. Heretyk! Heretyk! A po prostu... Tak, o, panowie, spokojnie, jaki heretyk? A po nimu też staje, ale przygląda się temu, co ty zrobisz. Tak. A Paulus przez cały czas milczy. Nie wdając się w bójkę. O co chodzi? Dlaczego heretyk? Nie wierzę w powrót Sigmara. Kalekę bijecie, przecież to jest niemowa. Co, odezwał się czymkolwiek do was? Właściwie to nie. Jak można traktować człowieka, który został skrzywdzony? On walczył z zielonoskórymi i mu jeden z orków język uszkodził. Stawiają go. Jak się nazywasz? Aulus. A jak pytaliśmy, czy wierzy w powrót Sigmara, to nie kiwał głową. Słuchaj. To kaleka, czy niepełnosprawny? Widocznie jedno i drugie. Słuchaj, to nie jest łatwe życie. Mógł się załamać. Zresztą jak tyle ludzi przyparło go do muru, nie wstyd wam? Zamiast głosić Sigmara, to znęcacie się nad kaleką? Przecież nasz święty Sigmar, wspaniały, tutaj odpoczął, więc my co powinniśmy robić? Odpoczywać, a nie szukać burt. Co tu przyszedł nękać kalek? Nie, on tu przyszedł odpoczywać. Więc rozejdźcie się i odpoczywajcie. I że rozchodzili się. Patrzę w stronę karczmy. Idę i tak, chodź, Aulus, chodź. A wy tak stoicie. Zostawiłeś mnie samego! Nie chciałem się wdawać w bójki, więc stwierdziłem, że dziecko jesteś. Misz tak. On gada! Uciekaj! Run, you fool! Chyba to nie spędzimy nocy. A, no właśnie widzę. Właśnie widzę, że dobrze poszło wszystko. Paulus stracił głos. Mieliście tylko zabudzić pokój. Co poszło nie tak? Klepałem go po ramieniu i odchodzę. I nagle widzicie na ściętym drzewie siedzi krasnolud. I widzisz, tak siedzi taki. No co to tak? No ładny widok, rozumiem, ale... Ale to się chyba panu nie podoba. Ma pan jakiś problem? Widzicie te domy tam? W dole? No. Piękne domy. Pomagałem je budować. To kawał dobrej roboty. Postawiłem 18 chałup, ale czy nazywają mnie budowniczym domów? Nie. Widzicie tą świątynię tam w dole? No.
No, centrum wioski, też moja robota. Ale czy nazywają mnie wznosicielem świątyń? Nie. Jak ci pan a mur widzicie? No, dookoła? Trudno nie zauważyć. No, solidny. Dookoła wsi biegnie. Też ja postawiłem. A czy nazywają mnie stawiaczem murów? Nie. Ale niech krasnolud tylko jedną owcę wyrucha. A może zruchaj niedźwiedzia? Przynajmniej będzie groźniejszy tytuł. A poniósł się wziął za ucho i ciągnie cię z powrotem. Chodź już niziołek, chodź niziołek. Idę. Tak dobrze, że ty tylko z wodcą. Klepił po ramieniu, tak będzie dobrze. Na bank mi coś zwinie. Jakiś palec, ucho. Jeszcze nie i widzicie, niziołek nagle upadł na cztery łapy i zaczął beczeć jak owca. Weź, zawołaj tego krasnoluda. A nie, on jest ten, ja jestem w domu. Nie, jego inaczej nazywali. Tak go zawołaj go, niech tu przyjdzie. Jakiś test chociaż. Daj mi się obronić. Be. Wstawaj, nie wygłupiaj się. Postawił cię na nogi, wyblułeś trochę trawy. O, patrz, już biegnie ten krasnolud. Wcześniej bardziej smakowała. Ile wiecie kiedyś krasnoluda, Krzaków? Aponimus, aponimus. Ani to, ani to. Aponimus. 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 Abo minus. Aponimus. Aponimus. Nie aponimus. Aponimus? Kozioł, kurwa, ci rzucę teraz część. Apo plus. Apo jak? Dunus. Dunost. Czy to nazywa czat? Paulus by to szybciej załatwił. Nie wiem, czy lepiej, ale z pewnością szybciej. Tak jak ja doceniam dobry żart, to może nie jest na to pora. Nie. To pora. A, na to pora. Boże, on mnie setnie. To. Toporem. Wyciąga swój pistolet. Jeszcze chwilę patrzę przez okno. Jakie okno? Podziemy. Tak, i takie kwiatki tylko postawione. No, okiennice otwiera. Puste. Tak, rysunek. Ściana. No to patrzę na rysunek okna. Słucham? To połam teraz okno. Zapomniałem. Czy tu się kupio wyglądać strasznie? Nie strzelał niczego? Na 40 metrów, widziałeś jaki pistolet, ten strzelał na 40 metrów? Nie strzelisz? Dobrze, tak. To żeby kula. Dobrze, podejmę to. Jeszcze raz, to z koszulki? Tak, z koszulki. I wiesz, że będzie ostatni już tak, twój? Wiem. Co się zgodziło? To już tylko, że mój bój się obbiegł się od pecha. No 3%, no błogosławieństwo Ulryka. I jebniemy wilczka na czółko. Stuba. Ja mówię, Ulryk podejdzie tak, dawaj tutaj, to możemy wyrwieć. Dawaj tak. Gnasz róg, gnasz róg, gnasz róg. Paulus, Paulus, Paulus. No to, dobra, to szarżuje. 39. Paulus, sparowałeś, słuchaj, aż ta ręka to niemalże ci zdrętwiała. Ale drugi jego atak... Stop. Ucina mu nogę. Masz szansę, Paulus. I w walce byś miał lepszy. Bus. 98. I trafiłem 43. On próbuje to sparować. 98. To jest... It's not your day. It's our day. Próbuje w rębach, wypada mu z ręki. Nie, ja atakuję. No. Nie ma litości. 96. Nie ma litości. Powiedzieć, że tak, a stuma. Uniknąłeś tego i postawiłeś mu nogę, wykorzystując jego ciężar. Potknął się oczywiście, przewrócił i sturlał się na sam poszczególnie, na sam dół. Dając sobie jakby co okazję do szarży ładnej z góry. Zaczynam biec i się wyskakuje w powietrze, żeby tak lecąc go za... Jest! I dawaj, on tylko podnosi tarczę. I płamie. 72, i chuj. I upadłem na ziemię. Ile masz procent? 55. Plus szarża, plus 10 to 65. No to... I leży plus 10. Paruje?
i nie zabronił się, nie zasłonił się swoją tarczą. I Paulo, słuchajcie. Jeden! No masz koszulkę, nie masz koszulki? No mam koszulkę, bo bym wchodził w bluzie bez koszulki, to głupi jesteś. O Jezu. Na ile? Na 5. Może ten osioł go zabije, ten mur. Tak podejdzie mu czaszkę, tak. Ork wstaje i jednym atak 96. Witamy na Paralimpiadzie. Słuchajcie, odepchnęli się, obaj stoją na tylko siebie. I'm too old for this shit. Let me come on, Markus. Słuchajcie, chwilę, każdy łapie oddech. I 94 nie trafiłem. Słuchajcie, widzicie Belegar, jest bardzo daleko. To powoli się wycofuje. Poczy. Ale powiem wam, że bardzo dobrze, że tego zwiadowcy się rozwalili, bo inaczej oni by na was zostawili pułapkę i wyglądało to zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ktoś mógłby zginąć, na pewno. Nie. Paulus? Michał? No. Jestem wyżej niż Kurt. Jesteś? Ja bym się nie dał mnie ślizgać. Więc się odwdzięczam. Tak? Tak. Chcę nieznaność na niego, że ten nogę oblał jeszcze. Rzucić? A jak widzę, że on coś kombinuje, to go tak pyrgam też, żeby go rozproszyć. Klepnąłeś go. Słuchaj, coś się... Łapię go. To jest tak krzepę? No, kurwa, wymyśliłeś. Leci na ciebie moc i gizel w ręku. Chodź, chłopcze. No zresztą. No niestety. Tak. Pachnie piżma. Nie mam ci pomysł jeszcze. Piżma. Dobra, zbiorę się. Belegar, uważaj. Co ty robisz? Przeszukuję zwłoki. No. Czego się spodziewasz, co znaleźć? No to stare muzyki. Czasami w kupie gówna można diament znaleźć. Ty jesteś tym diamentem. Bodzi, powiedziała Eliza. Bodzi, zobacz. Mleczny szarpak. Te białe kapelusze. Słuchajcie, kapelusze wielkie jak talerze. Ty wiesz, rzeczywiście. Doskonały smak. Chodzą po mniej więcej 5 złotych koron za sztukę. Ile jest? 3. No tam po 15 koron to się nawet schylić nie chcesz, nie? Jak ich mówisz, to wszystko spaczone? No trochę tak. Czyli będą warte podwójnie. Bodzi, rzeczywiście on ma rację. To jest, przepraszam to cię. Było bardzo... To ukłoniła się do ciebie. Tak. Wybacz, nie chciałam cię wprowadzić w błąd. Spokojnie, ja się nie zatruję i zbieram. A to było... Nagle wy też słyszycie, słuchajcie, warkot, jakby głośno działający jakiś mechanizm. I odgłos dochodzi zza dużych, uchylonych, kamiennych wrót w prawej ścianie korytarza, który widzicie prosto. Wyobraź sobie szelobę z Władcy Pierścieni, wielki pająk, tak? Zawiesz jej nogi i dorób wielkie mechaniczne gąsienice. Człowiek stał pająk zaparkowany w wielkiej sali. Wracaj. Mhm. Okay. Teraz im to opisz. No co tam było? Pająk. A mechanizm? No pająk. Kim jesteście i czemu chcecie się dzisiaj pożegnać ze swoim życiem? No, chodzą no, też. No, tak. Jesteśmy tutaj. No. Co ja z tym rozmawiam? Daję ci ostatnią szansę, żeby odejść tu wraz ze swoją popołą. Nietypowy Strigoi. Jesteś dość nietypowy. Jesteśmy tu po pewien skarb.
zamieniam się w słuch. Szukamy korony królów. O! Panią tu przybyło. A to ciekawostka. Myślę, że jest szansa, żebyście wyszli stąd żywi. Zamieniamy się w słuch. Ja sobie miecz srebrny wyjmuję. Mamy chwilę czasu chyba. Ostrzę sobie. Układam kołeczki. Śliczne zabaweczki tam masz. Nie? Ostrze. A właśnie, bo to... Skoro już rozmawiam z kimś tego gatunku, śmierć to, to mu czosnek postawiam. Nie śmierdzi. Działa. Czuję fortel? Rzuć sobie na siłę woli sobie rzuć. Ja? Tak. Dobrze, wiedziałem, że działa. Wypadek, czy... Nie. Chęć wieczności. Myślę, że ambicja i chęć naplucia w twarz mojemu mistrzowi. O, jak się nazywa mistrz? Linhard Tolzen. Pierwsze słyszę. Nieładnie. Wyczuwasz fortel. Wyczuwam. Co zarzucasz, że ta pieczęć chroniąca skarbiec jest słaba i krasnoludy nie potrafią bronić skarbca? Głosowanie było. Właśnie, było głosowanie, jest 3 na 2. Czekaj, jest nas 6. Jak 6? On się nie liczy. A, Eliza. No właśnie. Nie. Eliza? Jak tak jak bocznie, oczywiście. Widzicie, że przekłada łapę do środka, ale bardzo szybko ją cofa z powodu oczywiście działającej klątwy. Oni nie są dla ciebie. Co? Nie chcesz spróbować ziołczego mięska? Podchodzę troszkę bliżej, barierki takie. Kozio, zrób sobie test na zręczność. Bo jednak on zaryzykował. 19. Odskoczył. O, nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Jak oni tu się dostali? Idź stąd po miocie. Jak oni tu dostali? Jak oni to dostali? Nie będziesz na deser. No i słuchaj, jesteś większy od niego. Dlaczego on tobą rządzi? Co? Dlaczego ten pokurś tak tobą rozkazuje? Zamknij się. Bodzi, zamknij się. Właśnie, dlaczego? Co? Wyskakuje tak. Słuchowiec. I skacząc krzyczę, zaufaj Moro. No to co mówiłem. Czyli krzyknął, zaufaj Morowi, no to co mówiłem wcześniej. Zaufaj Morowi, gin nie umarła kreaturo. Lepiej. Tak. Kurt, bierz koronę. Kurt, szybko. Biedny. Dobra, ściągasz koronę. No. Załóż! Zakładam. Mhm. Giselbrecht, sprawdź, czy Kurt jest dalej pojebany! Sądzę, że na Kurta by podziałał, bo jednak żeśmy odzyskali tą koronę. To musiało się jakoś liczyć w oczach Walai. No. To wszystko, co zrobiliśmy. No, może nie jest chory. Dodatkowo zostaliśmy właściwie... To błogosławie odrzucam. No to porek. Zamień mu w kolejny drewno. Właśnie tak sobie wbił i sobie oko wydłubał. I tak z kartki skręciła. Giselbrecht, skoro nie ma Tronrygo, chciałem właśnie z tobą porozmawiać, bo widzę w tobie coś, co rzadko ma miejsce. Mianowicie... Na pewno nie talent. Ani przemysł inteligencji. Mianowicie... Ogn mi nie przeszkadzał. Zobaczymy, że jakbyś spał, to by ci nie przeszkadzał. Jakby ci stopę żył. Tak. Jak suszona wołowinka. Nie chcę cię ugryźć, tylko poliżę tak. Ojej, między palcami jest. Taką solniczkę do kobiet. W maśle. Dwóch zębów nie miał i tak akurat stopa wchodzi, tak, żeby tylko sobie leżała tam. Tak. Wamendes?
Rosa Emetes. Menendez. 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 Jak on powiedział? Ewa Mendes. Senior, pana znak, La Frente. On miał taki sam na El Pecho. No, nie taki sam, bo pana to chyba jeszcze Caballo kopnął w La Frente. Si? Si, si. Aurelia, Aurelia, opanuj się, dziewczyno. Teraz jeszcze 15. Halo, jest co? Ja na końcu. Ja opóźniałem się. Dobrze, proszę. Jesteś opóźniony. Podchodzi do Aurelii tak, kurki. Z ręki. Czym prędzej wyruszam? No. Do Stermarka. Mam Guinness. A po co? Ostrzec mistrzynię. A przed czym? Przed wampirem. A skąd to ten wampir wie o tej mistrzyni? Wie skąd, wie, ponieważ chuj ci to obchodzi. Torturowały cię? Tak! Przez tą... Te nieme... Hipnoza! Hipnoza! Hipnoza. Zahipnotyzowały mnie! Tak wyczułasz porter? O, teraz. Dobrze, dużo lepiej. Słuchaj, powiem wam, że wy tak się... Oni się lepiej mieszczą jakoś w kadr niż wy. Dlaczego? Weź kozł z marszczki jeszcze w ten... Kozioł, masz jakiś pomysł dlaczego? A nie, ja miotam. Tak, to jesteś najlepszy strzelc. Wymiotujesz, a nie. A, chciałbym jeszcze sprzedać lebak i miecz. Te najlepsze jakości? Na lewo. Zwykły. Kup prawak. Co? Kupiera? Dotarło. 25. Szponat, to są buty na całe życie. 25. Panie. Pan nie będzie... A, 25? Tak. Tu dzieci będą samą zupę musiały jeść przez 2 miesiące. Ja raz kupiłem. Ile pan ma dzieci? Życie? Troje. I moje postać zginęła. No, trudno, to dużo jest ich, to jak jedno umrze, to nie będzie pan różnicy widział. 25! Dobry? Dobry. Butów szukam. Porządnie. Nie, tu jest KKK. Krasnoludy kują kilofy. Te proszę pana są za 45. To już jest lepsza cena. A ile dają ochronę? Ciebie pytam. Co? Nie jest ochrony? To buty. To są buty. Ja szukam takich na całe życie. No i panie, całe życie pan będzie się nosił. Dobra, panie, zawracasz pan dupę. Do widzenia i wychodzę. To mi się podoba, idę za nim. Dobra, idziemy do trzeciego sklepu, to jest duże gasto. Gdzieś to musi być jakiś sklep, który da mi za darmo ten buty. Niemożliwe. Mościwoje, pozwól, że chociaż damy ci coś na drogę. W ramach podziękowania oczywiście. Serce nam pęknie, jeśli tego nie przyjmiesz. I Maryna widzisz, że wchodzi do wozu i wychodzi po chwili z wielkim, żółtym kwiatem. Przyjmij chociaż ten słonecznik, kwiat słońca. Zjedzenie jego nasion przyniesie ci szczęście w najbliższym czasie. Kwiat słońca pogadasz? Tak, tak mało słońca ostatnio jest. Piwo było niedobre? Bo ktoś nasikał do niego. Tak twierdził. A może było jasne? Piwo. To piwo? Ja nigdy nie byłem nad morzem. Czy to jasne może było? Może było piwo. No. Nie możesz po prostu tam, nie wiem, wejść i wyciągnąć tych informacji bezpośrednio. Tam robię co mogę. Strach tam zagłębić. Tam jest bardzo ciemno i pusto. Właśnie, jak my kogoś szukamy, to tak. Nigdzie nie można znaleźć. Za cholerę, nie? A jakiś goniec, no chwilę mamy, to tutaj was na trakcie znalazłem. Albo przygłupi brat. No musiałem znaleźć. Bo cię zdałbym was znaleźć po prostu. No. A ty, jeśli się zgodzisz, Paulusie, to i mam nadzieję, że tego nie spieprzysz, bo... Tak. No, idziemy wśród swoich. Przepraszam bardzo, ja mam tylko 2 punkty obłędu. Nie wiem, jak to się stało po tylu latach grania. A faktycznie, nie masz choroby żadnej. Nie mam żadnej choroby, za to jesteś mutantem. Punkty. A za to jesteś mutantem. Coś za coś. A byłeś w domu wariatów. A byłem w domu wariatów. A nie miałem żadnej choroby. Ale Nikos to ciacho, mrr. Oj, what? Też tak myślimy. To no, tak?